Witam was w kolejnym odcinku z DC Plus 2 Mroczne Proroctwo. Lecimy dalej, horda się rozlazła, ale ich tu rozwalimy. Teraz tak, tutaj musiałbym... Robiłem kilka powtórek, ale nie będę wam przynudzać. Mianowicie, trzeba jakoś ogarnąć to wszystko. Bo traciłem wcześniej rycerzy, to ja bym ich wyleczył. Później jeszcze się weźmie złodziei i się tam ogarniesz jakieś miksturki. Tak czy inaczej, to powinno zadziałać, bo oni tam mają czarodzieja w tym oddziale. Czarodzieja? Czarnoksiężnika? Wszystko jedno, wali na dystans. 6 celów. Ale moi czarodzieje i kapłan powinni przeżyć. Ale jeszcze tak, dla pewności walnę błyskawice i dam buffa na siłę. Łapaj, mój rycerzu. I teraz dawaj tam i turę. Teraz trzeba poczekać, aż cała horda się rozejdzie po mapie, bo mają tysiące jednostek. Legiony dzielnie walczą, ale raczej nie sądzę, żeby im się to udało. Horda ich zmiażdży liczebnością. Czego ten rycerz tam szuka? Chyba nie zamierzacie mi zaatakować mojej stolicy, co? Ale już wcześniej mówiłem, że jakby zebrali to wszystko do kupy w jedno miejsce, to raczej mieliby szansę pokonać mojego strażnika. Strażnika stolicy. Dziesięć HP mu zostało. Ale ucieka już, dobrze. Się chybił, wiedziałem, że tak będzie. Jak już faktycznie ogarnąłem jakąś strategię lepszą, albo że nie spieprzyłem tego, no to musiał się minąć. Oczywiście, tak. No. Oczywiście. Róbcie tak dalej. Który ma mniej? Ten oczywiście. Kurde, mogłem tego walnąć na środku. A w sumie nieważne. I tak padnie. Albo i nie! Znowu! Jak nie ty, to ty! Wy jesteście profesjonalnymi żołnierzami Imperium. Jakim cudem wy się mijacie do wroga? Nie pojmę tego, po prostu. Mam nadzieję, że się tu żaden dodatkowy oddział nie pojawi. Bo ja teraz jestem kompletnie nieprzygotowany. Moje wojsko jest poturbowane. Ale udało się ich obronić, udało. Gdybym tego nie zrobił, to... No... Raczej byłoby źle. Tak jak ostatnio, że już... To był praktycznie koniec. Tak. Tylko dlaczego nie mogę tych wszystkich elfów wziąć? I sobie nimi polatać? Kurde, gdyby ich tak załatwić? Zabić? Nie, to chyba jest głupi pomysł. Może też z automatu miałbym porażkę. A teraz, skoro tu jest wszystko ładnie, pięknie wyczyszczone, tylko te jaszczurki, kurde. Ale te jaszczurki nie są agresywne. Kurde, tu jest... Właśnie, mana kamieni runicznych. Ja bym to, kurczę, może zajął. Ale teraz horda jest większym zagrożeniem. W ogóle fajnie to tu jest zrobione. Takie miejsce. I tutaj od tej strony tylko można atakować. Czyli na pewno jak coś tam poleci, to będę o tym wiedział. Tak. A przynajmniej jeśli tutaj odkryję ten kawałek. Tylko ja nie wiem... Gdzie jest ten elf w ogóle? Tefas. Gdzie ten elf przesiaduje, no? To jest moje główne zadanie. Moment.
Elfhylia nie może zginąć. No to niech ucieka do tyłu, no. Ja i tak tutaj nie... Dlaczego nie mogę użyć tego elfiego miasta, czy tam domu, wszystko jedno? Niacho? Nie na rękę mi to jest. Alira? O, ona się żyje. Co by tu z tobą zrobić? Widmo. No nie mogę, kurde, się pobić. Z elfami nie będę się tłukł, to na pewno. Tutaj jest jeszcze mana życia, ja bym to sobie zabrał, ale... Nie, tutaj różdżek chyba nie ma. Ale oni mają tyle oddziałów i pewnie tyle złota, że mi się chyba nie opłaca nawet tego archanioła robić. Dlaczego tutaj nie możesz przepłynąć? Przecież to jest woda. Płytka, pewnie. Ale w dalszym ciągu woda. Tutaj jest widmo. Niestety tam nie dolecę. Kurde, w sumie mogłem ją tam zostawić. Jakbym się tędy przebili, to... No właśnie. Tak? Pewnie bym nie zdążył moim rycerzem. Dobra, powoli. Tutaj w mieście chyba i tak nic nie wybuduje. Znaczy w stolicy nic nie wybuduje. Nie mam w ogóle kamieni runicznych. Manę piekielną mam aż za dużo. Znowu jakaś durna mucha mi tu lata. No się nie odczepią, kurczę. Te takie małe, nie? Nie te duże. Te duże to... To tak nie latają przed oczami. A te małe to są tak wkurzające. Ja ją kiedyś dorwę. Bo odbiegłem od tematu trochę. A tu trzeba się bić. Jak tylko cofnąłem tą syrenę z tamtego miejsca, to już zaczęli, kurczę, tam trochę... O! Widzicie? W tamtym kierunku już zaczęli... zasuwać. To ciekawe jest. Ciekawe i zarazem niebezpieczne. Nie, ja muszę ją tam cofnąć, Aha. To się może źle skończyć. O właśnie, no już tam, kurczę, jest coś. Szkoda, że ona nie ma więcej punktów ruchu. To co ja mogę w takim wypadku zrobić? Tutaj na górze nic nie widzę, no to ja nie mogę tym rycerzem w ogóle uciekać. No to kurda, no. Gdyby mi się udało wytępić tych ich rycerzy, ale... Nie no, ja muszę bronić elfy, czyli ta misja będzie naprawdę długa. Ale kurczę, jak ja rozwalę jeden oddział od nich, taki przypuśćmy, i na jego miejsce pojawi się nowy oddział, to nie ma sensu, żebym ja tu siedział. Bo to będę musiał ich bronić w nieskończoność. To jest mój najlepszy oddział. A robienie nowego chyba mija się z celem, bo nie będę miał jak ich wyekspić. I nijak, kurczę, szósty poziom, do siódmego jeszcze ma daleko. Bardzo daleko. Ale okej, ci tu jeszcze są daleko. To ja jeszcze tutaj sobie mapę odkryję, a w każdym razie... Może w tym momencie... bym... O właśnie... Tu gdzieś... Może... Tu, w tym miejscu. O, udało mi się miasto zobaczyć. Smoczylisz! Ale bestia! No cudnie. Mają niezłą obronę tam. Gdybym był w stanie te wszystkie miasta im pozajmować... No nie uda się. Bo wraz z zajęciem musiałbym jakieś jednostki tam ogarnąć, a ja nie mam na to kasy. Chyba że... Czy ja dla tych rycerzy coś wybudowałem? Nie. Nic. Czyli jak mi awansują, to będzie klops. Chyba, że zrobię inaczej. Spróbuję pobudować te budynki, na razie nic nie będę rekrutować. Niech moje jednostki awansują na ten czwarty poziom i później się skupię na nieumarłych, na wybijaniu ich. O! To chyba będzie dobry plan. Zobaczymy, czy się sprawdzi. Bo teraz moje jednostki w sumie są jeszcze trochę słabe.
Biorąc pod uwagę, że oni takich czempionów szkieletów mieli. A nie wiem, co tam jeszcze mają. Nie no, tak po prostu sobie ich wyminęli. Co wy tam kombinujecie pod moją stolicą, co? Ja bym chyba szału dostał, jakbym miał tyle jednostek przesuwać po mapie. Za dużo tego jest. Zdecydowanie. Jak daleko wy jesteście? Kurde, no nie opłaca mi się teraz tam lecieć. Muszę lecieć z powrotem. Mi się wydaje, że oni chcą chyba to miasto zająć. Ale nie wiem. Mogę się mylić. No i po co to było? Drzewo. Drzewo przegrało z nimi. Ze zbirami. O, to słabi jesteście. Co to, zaraza? Podoba mi się, że w Disciples w stolicy zawsze jest taki jeden strażnik, który może roznieść cały oddział, albo dwa lub trzy nawet, zanim sam padnie. Gdyby go nie było, no to ja bym w sumie z tej stolicy w ogóle nie wychodził, bo przed taką hordą nie miałbym szans się obronić. Czyli oni idą też od drugiej strony, mam rozumieć. Oczywiście. Kurde, no to muszę tu zostać. Muszę tu zostać. Albo... O co prosisz? Jak daleko wy jesteście? Tutaj. Nie ma problemu, żeby ich zaatakować. To też tak uczynię, żeby mieć już tutaj spokój na północy. Ale pewnie jeszcze więcej ich tu przyleci. Znowu smok. Po części to mi to jest na rękę, bo sobie expa nabiję. Ciekawe, ile tego expa byłbym w stanie nabić. Spokojnie jednostki 5 poziomu bym zrobił. Jakbym miał to wszystko im powybijać. O, schwytali szpiega, dobrze. Oni chyba mi całą mapę wyczyszczą. Kurde, ale tych oddziałów tu idzie. Że to jest niemożliwe, żebym się wybronił przed nimi wszystkimi. No dajcie moją turę w końcu. Okej. Teraz tu na dół. Masz tam pilnować. Punomera? A ja od razu walnę wszystkie buffy, jakie mam dostępne, czyli zwinność, siłę. Jeszcze błyskawice tam pierdyknę. Tylko mi to jest... Kurczę, no... Naprawdę nie wiem, czy oni chcą zdobyć to miasto, czy go nie chcą zdobyć, ale mam takie przeczucie dziwne. I nie daje mi to spokoju. A co ja mam tak w ogóle zrobić z tym jednym oddziałem, który praktycznie nie ma ludzi? No właśnie. O nim mówię. 5 poziom, a jest taki słaby. A, bo on 6 jednostek bije. Ale 5 poziom to w dalszym ciągu jest słaby.
Muszę wam drogę zagrodzić, no. Moją syrenką. Pewnie prędzej czy później też mnie opuści w zaświaty. Nijak nie idzie po mojej myśli, no. Nie znajdę tego chędożonego elfa, jeżeli cały czas mi tu nieumarłe umarlaki mi się będą nawijać. Mam przeczucie, że przegrał. Celowo, no. A, wszystkie spele teraz władują w nią. I w Krakena. Oczywiście. Wiedziałem, kurna. Dlaczego Kraken w ogóle na statku jest? Przecież on pływa w wodzie. To jest dosyć konkretny oddział, muszę powiedzieć. Że to jest Wiwerna, to jest pierwszy poziom, zombie drugi, wampir nie jestem pewien. Czwarty? Niemożliwe. A to jest jednak dowództwo od nich. Ale on bije 6 celi, no. Niedobrze. Uuu, dobra, chociaż Wiwerna padła. Chociaż tyle. No nic, papa syrenko. Dzielnie walczyłaś. Wraz ze swoim potworkiem. No to chyba przez jakiś czas będę musiał podjąć postawę obronną. Nie będę nawet opuszczać tego przejścia tam, bo zapewne podskoczą albo dołem, albo górą. W zależności gdzie polecę. O właśnie, teraz mógłbym... Tak? Nowy budynek? Walnąć? Tylko dla kogo najpierw? Dla kogo najpierw? Wydaje mi się, że dla kapłana. Tak. Albo nie, dla rycerzy w sumie. Bo ja jeszcze tego chyba nie wybudowałem, nie? Nie wybudowałem. Teraz co tu walnąć? Paladyna czy anioła? Ja bym dał paladyna, tak szczerze powiedziawszy, bo on ma pancerz, ale tutaj... Ten ma peżeta większego. Jakieś 40, dobrze mówię? Nie, 50. Jak ja tu liczę? Dobra, tym razem wezmę paladyna, zobaczymy jak się sprawdzi. Tutaj w ogóle mam jeszcze jedną odnogę, czyli na aniele już bym się zatrzymał. A tutaj mam jeszcze świętego mściciela albo obrońcę wiary. I obrońca wiary w sumie też jakoś tak lepiej wygląda, tylko pewnie mam o 25 mniej PD, ale ma pancerz. Ten bije dwa razy. Czyli jakby na przykład raz się minął, to drugi raz pewnie już trafi. Albo dwa razy się minie, co by było denerwujące. Dajmy na to paladyna. Na razie poczekam. Niech mi się te jednostki zupgrade'ują, niech awansują. Tutaj nie ma nikogo. Ja bym w sumie sobie to miasto przejął, bo tutaj też mi się nie pojawiają jakoś. Ale mam przeczucie, że jak ja tutaj zjadę tym rycerzem, to pojawią się na górze, a z dołu uciekną. Dalej tego nie rozwalił? O, a nie mówiłem, że będą uciekać? Wystarczy, że się pojawia na dole. Już dają w długą. Ja już sam nie wiem. Jednymi oddziałami tutaj chcą przylecieć, jednymi nie. Do ataku! I tak mnie mylą po prostu. Trochę za mało.
40 PD. Może być. Może być. Meduza tu jest. No... Nie wiem. Wolałbym tego nie atakować. Do ataku! Teraz który pierwszy zaatakuje? Aha. Jeszcze to przeżył. Hierofant by mi się przydał. Wtedy już by nie mieli szans. Albo może by mieli. Jakieś tam szanse, ale niewielkie. 40 PD wpada, miasto moje. W starożytności było tu miasto elfów. Spójrzcie, te freski przedstawiają Lyfa, zanim Mortis zmieniła go w ciemnego elfa. Po tej przemianie elfy nie miały innego wyjścia, jak opuścić to miejsce. To niebezpieczny przeciwnik. Macie rację, magu, macie rację. No, a ja będę musiał tutaj jakieś jednostki zrobić. Może tak szybko nie zaatakują tego miejsca. Teraz ucznia czy ucznika, może lepiej. 15 obrażeń, 25. Ucznia lepiej, jakby mieli awansować czy coś. Jakby miałby awansować właściwie. Teraz pytanie, czy mnie zaatakują te jaszczurki, czy nie. Cie. Ale myślę, że to zostawię na następny odcinek. Dziękuję wam za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki. Do zobaczenia.